Okazuje się, że okrycia wierzchnia, w szczególności ich długość i łączenie ze różnym fasonem spodni, sukienek, spódnic, to spora trudność. Przygotowałam więc poradnik na ten temat. Zapraszam. Przeprowadziłam ostatnio ankietę wśród kobiet, które obserwują mnie w internecie. No i pojawiło się bardzo często pytanie takie jak? Jak dobrać długość kurtek, płaszczów i spódnic i różnych rodzajów butów? Jakie długości płaszcza do sukienek midi? Długość okrycia wierzchniego w stosunku do spodni i spódnicy. Dobór płaszcza kurtki oraz butów do różnych spodni, szerokie, wąskie. Dobór płaszcza długości spódnic czy sukienek. No więc okazuje się, że dobór okrycia wierzchniego do tego, co nam wystaje, bądź nie, spod tego okrycia wierzchniego stanowi sporą trudność. Były również pytania o to, jakie okrycia wierzchnie zakładać do jakiego typu sylwetki, jak dane sylwetki dogadują się z długością, jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie. I nie chciałabym robić takiego poradnika typu, że jesteś sylwetką, a to noś pudełkowy albo nie noś pudełkowego płaszcza. Bardziej chciałabym, żebyś zwróciła uwagę na poszczególne elementy tych okryć wierzchnich i to, gdzie one się kończą. Bo to, gdzie one się kończą, robi tak zwaną poziomą linię stylizacyjną, co oznacza, że masz przecięcie, które akcentuje, a nawet powiedziałabym, że poszerza właśnie tę okolicę ciała. Więc dla jakich sylwetek będzie taka informacja najbardziej istotna? Przede wszystkim dla tych sylwetek, które chcą bądź nie chcą zwrócić uwagę na swoje biodra, bryczesy, pośladki. I tutaj chcenie bądź niechcenie oczywiście może wynikać z tego, jakim jesteśmy typem sylwetki i co mówią zasady sylwetkowe, ale też może wynikać z tego, jakie mamy subiektywne podejście do naszego ciała. Bo na przykład sylwetki Y i T, można powiedzieć, powinny właśnie poszerzać okolice bioder i pośladków, natomiast sylwetka A nie powinna. Natomiast oczywiście każda z nas decyduje samodzielnie, co będzie robiła, bo może okazać się, że będąc sylwetką A czy Y wcale nie chcesz dążyć do jakiejś tam idealnej klepsydry, natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że warto znać zasady, te takie podstawowe, najbardziej fundamentalne zasady stylizacji, żeby wiedzieć, co dane fasony, kształty, rozmiary, akcenty, długości nam robią, a później decydować się, czy się stosujemy do tych zasad, czy je po prostu, mówiąc kolokwialnie, olewamy. Więc jeżeli nie chcesz poszerzyć jakiejś części ciała, nie dawaj tam końca kurtki, płaszcza i podobnie, jeżeli chcesz, to jak najbardziej. Czyli właśnie sylwetki YT super będą wyglądały, gdy kurtki będą troszkę dłuższe, a będą kończyły się właśnie na wysokości bioder, bo wtedy będziemy jakby zwracać akcent właśnie tę część ciała. I to będzie dla nich super rozwiązanie. Jeżeli chodzi o długość płaszcza tudzież kurtki, to jest to również ważne ze względu na wzrost sylwetek. No i tutaj oczywiście można powiedzieć, że dwie sylwetek mają jakby w swoich takich zasadach, opisach wzrost, czyli to, jakie są wysokie, ale oczywiście dotyczy to każdego innego typu sylwetki, który jest niski bądź wysoki, ponieważ co do zasady sylwetka E jest niska, a sylwetka Y wysoka. Natomiast możesz być wysoką S-ką, niskim Y-kiem i też będą Cię te zasady dotyczyły. Więc czym dłuższe okrycie wierzchnie i dłuższe mam na myśli takie, że jest ono poniżej kolan, czyli w kolano albo tak całkiem do ziemi, tym ono bardziej będzie obciążało dół sylwetki, czego oczywiście zazwyczaj nie chcą robić sylwetki niskie, a mogą, niekoniecznie muszą chcieć, ale mogą korzystać z tego sylwetki wysokie, bo to po prostu obciąża dół, co oznacza, że trochę zniża i jakby tak poszerza, tak akcentuje właśnie dół naszej sylwetki. Więc co do fasonów długości, to powiedziałabym, że to jest takie najbardziej istotne. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład podkreślanie talii, no to mogłabym powiedzieć, że właściwie większość sylwetek lubi podkreślanie talii, ale jest sylwetka, która nie najlepiej się z tym czuje, ze względu na to, że podkreślając talię, czyli na przykład wybierając płaszcz szlafrokowy, no jakikolwiek przywiązywany w pasie, właśnie ten pas akcentuje i to jest sylwetka O.
która zazwyczaj lepiej czuje się w płaszczach prostych, a nawet takich oversize'owych, które no, zakrywają tę część sylwetki, dając jej tam swobodę, bo tak naprawdę zakrywając, nakładając taką prostokątną formę czy kwadratową formę na górę, po prostu no, nie widzimy, co jest pod spodem. Natomiast cała reszta sylwetek tutaj już jak najbardziej może się swobodnie co do tego podkreślania talii, czy tego przewiązywania paskiem, bądź nawet używania takiego płaszcza czy kurtki, które są w takim klepsydrowym, takim trochę sukienkowym kroju, no to jak najbardziej mogą się decydować. Jeżeli chodzi o ilość guzików, to mówi się, że guziki dwurzędowo ułożone poszerzają linię talii, więc znowu w większości przypadków dla sylwetki O, dla sylwetki H mogą być troszeczkę za ciężkie, ale dużo zależy od tego, jak duże będą te guziki, jak bardzo będą odznaczały się kolorem od okrycia wierzchniego, no i jak będą blisko siebie ułożone, bo możliwe, że one będą dwoma rzędami takimi zupełnie prostymi, a może być tak, że one będą delikatnie schodziły w ukosie. Więc z tymi dwurzędowymi płaszczami byłabym ostrożna z taką ogólną poradą dla wszystkich, na pewno trzeba to obserwować. Jeżeli te guziki są bardzo duże, odznaczające się, jest ich w ogóle jakby sporo, dużo się tam dzieje, to w ogóle sylwetka E, czyli najdrobniejsza z sylwetek, jeżeli chodzi o ten klasyczny taki podział sylwetkowy, nie lubi takich znaczących ozdób. I to dotyczy oczywiście wszystkich ozdób, które pojawią się na płaszczu. Czyli na przykład jakieś wielkie pagony, wielkie rękawy, nietoperze, ogromne kieszenie naszywane na okrycie wierzchnie, mogą przytłoczyć sylwetkę, która jest drobnego wzrostu i drobnego rozmiaru. Także mam nadzieję, że skorzystałaś z tych porad, a teraz przejdę do kolejnej części, czyli co z doborem długości do tego, co już mamy na sobie, czyli jak uzupełnić stylizację okryciem wierzchnim. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania co do konkretnych płaszczy, fasonów, kurtek, czegokolwiek, możesz zawsze zapytać w komentarzu, czy w tutaj, gdzie oryginalnie umieszczone jest wideo, czyli na YouTubie, i oczywiście zapraszam Cię od razu do subskrypcji mojego kanału, czy na moim blogu, czyli kodstylu.pl/blog. Także zapraszam do komentowania, a gdy już jestem przy zaproszeniach, to koniecznie jeszcze chciałabym zaprosić Cię na webinar Przygotuj szafę na zimę. Jeżeli oczywiście oglądasz ten poradnik w czasie zimowym, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia webinaru, czy to nagranie, jeżeli nie możesz być z nami na żywo, czy to dołączenie do nas na żywo. Będę mówiła o tym, jak dobierać dodatki do stylizacji zimowych, czyli do właśnie okryć wierzchnich. Będę mówiła o tym, jak się ubrać, żeby nie zmarznąć, czyli jakie tkaniny wybierać, jak ubierać się warstwowo, żeby nie wyglądać jak bałwanek. No i oczywiście w jakie ubrania warto inwestować, ponieważ nie ma co ukrywać, ubrania zimowe, czy to buty, czy jakiekolwiek inne ubrania, mam ich po prostu więcej, ale one też są droższe niż te, które zakładamy latem, więc na pewno tutaj wykładając większą sumę gotówki, chcemy mądrze wydawać pieniądze. No i właśnie o tym będę opowiadała podczas webinaru. Link oczywiście jest pod nagraniem, ale zapraszam Cię na stronę zima.kodstylu.pl. Po prostu. Ok, to w takim razie lecimy dalej. Tutaj już będę posługiwała się troszeczkę zdjęciami. Pokażę różne długości okryć wierzchnik i omówię, jak je łączyć właśnie z dołami sylwetki, jaka jest zasada co do tego, ile powinna, czy w ogóle powinna wystawać nam sukienka spódnica. Ja będę mówiła skrótowo spódnica, żeby nie używać cały czas sukienka spódnica, ale mam na myśli oczywiście oba te ubrania. Także wjeżdżają pierwsze trzy zdjęcia, które prezentują nam krótkie kurteczki, które oczywiście bardziej są, szczególnie jeżeli chodzi o tą jeansową poprawę i środkową ramoneskę, są okryciami takimi, no można było powiedzieć, bardziej jesiennymi niż zimowymi. Natomiast już ten taki baranek, kożuszek, który widzimy po lewej stronie, jest no, cieplejszy i myślę, że no, są osoby, które na przykład te, które podróżują autem,
w zimie, mogłyby się na niego decydować. Bo myślę, że jeżeli ktoś wystaje na przystankach autobusowych, no to raczej nie. No i co tutaj widzimy? Widzimy do spodni szerokich założoną kurtkę i do dwóch spódnic. Jednej w kolano, drugiej takiej dłuższej, midi. No i co mogłabym powiedzieć, jeżeli chodzi o prezentację dołu, to krótkie kurtki są najlepsze. To znaczy, jeżeli mamy właśnie coś, co jest spektakularne na dole, czyli nie są to po prostu spodnie rurki, które przylegają do naszego ciała i po prostu jakby obrysowują nasze ciało, mają taką linię, jak ktoś mówi, przyciele, nie odstają w żaden sposób, no to zdecydowanie krótkie kurtki świetnie sprawdzą się do prezentowania dołu. Więc jeżeli masz możliwość noszenia krótkiej kurtki w okresie właśnie jesienno-zimowym, no to jak najbardziej dobrze będzie zdecydować się na przynajmniej jeden taki fason. W zależności od tego, jaki styl preferujesz, to może być jesienna kurtka jeansowa, czy ramoneska, czy bomberka. Natomiast zimą mogą to być właśnie jakieś krótkie kożuszki, krótkie, bardzo krótkie płaszczyki, takie rzeczy, które będą już naszymi ocieplaczami. No ale oczywiście większość osób jednak decyduje się na troszkę dłuższe, jeżeli chodzi o sezon zimowy, okrycia wierzchnie, ze względu na to, że jest to po prostu bardziej praktyczne, no i grzeje nam większą część naszego ciała. Więc jeżeli dużo chodzisz na piechotę, chodzisz na spacery, no to taka krótka zimowa może nie do końca Ci się przyda. No i tutaj już zaczyna się troszkę wyzwań, a powiedziałabym nawet takich czasami zagwozdek, to znaczy, no jak to wszystko tam połączyć, żeby nie obciążyć bardzo sobie sylwetki. Pierwsza kurtka po lewej, co jest jeszcze bardzo ważne, linki do tych wszystkich kurtek, ponieważ to są kurtki, płaszcze, które są przeze mnie zapożyczone zdjęcia ze stron internetowych, z sklepów online, więc linki do tych wszystkich rzeczy znajdziesz we wpisie, w którym osadzone jest to wideo. Także jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, to wskakuj na bloga, tam pod nagraniem jest po prostu link i tam znajdziesz linki oznaczone. Także nie będę teraz wymieniała tych marek, tylko będziesz mogła kliknąć, no i może nawet kupić, czemu nie. Więc mamy pierwszą kurtkę, która jest taką kurtką bardzo przerysowaną, to znaczy mamy prostokątną formę, która zakrywa nam linię kroku i ma obniżoną linię ramion. Więc dla kogo taka kurtka się sprawdzi i do jakich stylizacji? Na pewno do wąskich spodni i do spodni, które są dosyć proste, ale nie bardzo szerokie dla większości sylwetek. To znaczy, obecnie mamy takie trendy, żeby mocno przerysowywać linię sylwetki, mocno obładowywać ją ubraniami. To znaczy, że łączymy ciężkie buty z bardzo szerokimi spodniami, bardzo szerokimi, długimi spódnicami. Dodatkowo na to zakładamy wielkie koszule, wielkie kurtki, wielkie marynarki, czy nawet płaszcze. Ja w dalszej części nagrania pokażę jeszcze też takie rozwiązania, no ale zdaję sobie sprawę z tego, że może Ci się takie obładowanie sylwetki albo po prostu nie podobać, albo możesz w tym czuć się trochę powiększona. Bo nie ma co ukrywać, jeżeli linie ubrań odstają od linii naszej sylwetki, czyli jakby sylwetka ubrania jest szersza, większa, odstająca od naszej sylwetki, naszego ciała, no to takie ubranie po prostu powiększa, akcentuje. Więc możesz czuć się po prostu, tak kolokwialnie rzecz biorąc, pogrubiona i może to Ci przeszkadzać. Więc kurtka tego typu nie będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, którym właśnie zależy na tym, żeby wyglądać lżej, tak, żeby podkreślać te takie krągłości, wcięcia, które są typowe dla sylwetki na przykład klepsydry, bądź jeżeli dążymy do tego, żeby upodobnić się do tej klepsydry, zdecydowanie druga kurtka będzie, ten fason będzie do tego lepszy, bo zobaczmy, on jest dość podobny, to znaczy też mamy obniżoną linię ramion, długość jest podobna, ale mamy ten pasek, który przewiązuje się w talii i to dodaje od razu lekkości. Mamy zestawioną tę kurtkę z sukienką chyba, która wystaje, no tak, można by było powiedzieć, pewnie z 20 cm poniżej tej kurtki, natomiast nadal wygląda to korzystnie. Do tego mamy ciężkie buty, które też są trendem obecnej zimy, takie, które mocno zwracają uwagę. Nie są to powabne, delikatne kozaki na jakimś delikatnym obcasie, tylko mamy tutaj taką stabilną, mocno zabudowaną podeszwę. No i też jest kurtka, która znowu ma podobną długość, to znaczy zakrywa nam krok i tutaj nawet już mogłabym powiedzieć, że ona jest najdłuższa, przynajmniej relatywnie, w stosunku na tych modelkach, w stosunku do poprzednich dwóch kurtek, no i jest połączona z obszerną bluzą, obszernymi spodniami i mocnymi butami. To jest właśnie taka forma, która
bardzo dobrze sprawdza się na bardzo wysokich i bardzo szczupłych dziewczynach, ponieważ one dalej, tak jak widzimy na tej modelce, dalej wygląda jak szczupła dziewczyna po prostu obładowana ubraniami. Natomiast jeżeli u Ciebie widzisz więcej krągłości i to nawet nie chodzi koniecznie, że jesteś grubsza, ale po prostu masz bardziej rozbudowane ramiona, masz więcej tkanki tłuszczowej na udach, masz bardziej, czy mięśniowej oczywiście, rozbudowane pośladki, masz pełne piersi, no to może się okazać, że będziesz w tym wyglądała dosyć tak balonowato i może to nie być dla Ciebie dobre rozwiązanie. No i tutaj widzimy właśnie, że mamy tę kurtkę dwurzędową, natomiast ona jest tutaj, no jeszcze jest rozpięta, więc też dodaje to troszeczkę lekkości. Gdyby była zapięta, na pewno wyglądałoby to dużo ciężej. No i właśnie, co dalej? Dalej mamy kurtki, dłuższe kurtki bądź krótsze płaszczyki, które już trochę są tak przynajmniej do połowy uda. I przeważnie taki fason mają kurtki parki. No i tutaj po lewej stronie mamy kurtkę parkę, po prawej stronie mamy, no też znalazłam to w dziale kurtki, ale raczej jest to płaszcz, bym powiedziała, płaszcz parka. Więc po lewej stronie widzimy takie rozwiązanie do nie obcisłych spodni, ale też nie bardzo szerokich, takich regularnych bym powiedziała i wygląda to bardzo fajnie. Natomiast już tutaj bluzka jest włożona do środka, całość jest bardzo lekka. Natomiast właśnie taka szerokość spodni i ten rodzaj długości jak najbardziej bardzo dobrze wygląda. Ale też podobna długość jest tego bardziej takiego klasycznego płaszcza do spodni, które mają rozszerzaną nogawkę. I taka długość płaszcza też świetnie wygląda właśnie do spodni dzwonowatych. Natomiast spodnie, które są spodniami wąskimi, czyli te po prawej stronie, świetnie sprawdzą się już właśnie do takiej długości, która dochodzi do kolana. I nie przejmujmy się tym, że modelka na zdjęciu po prawej stronie jest wyjątkowo szczupła. Tutaj właściwie dla każdego rozmiaru będzie to rozwiązanie. Oczywiście mam na myśli to połączenie spodnie, buty i płaszcz. I oczywiście te buty nie muszą być z odkrytą kostką. Tutaj możemy władować jakieś botki, które będą miały wyższą cholewkę i wtedy ta cholewka będzie wchodziła jakby pod nogawkę i gdy będzie wchodziła pod nogawkę, to wtedy będzie po prostu nas tam grzała. Także możemy to po prostu wymienić na botki i też będzie to świetnie wyglądało i dla większości sylwetek takie rozwiązanie się sprawdzi, no a na pewno będzie bardziej praktycznie niż krótka kurteczka. Kolejne zdjęcia. To zdjęcia, które mają już różne długości. I teraz tak, było na poprzednich slajdach, widziałyśmy długość do połowy uda w kurtce parce, w płaszczu i teraz mamy po lewej stronie taką dłuższą kurtkę puchową i widać, że ona jest delikatnie taliowana. Zestawiona jest ze spódnicą mini, która powiedzmy mniej więcej ma długość idealnie tak jak kurtka. I to jest zawsze najlepsze rozwiązanie, to znaczy wtedy, kiedy kurtka albo płaszcz, znaczy płaszcz bądź dłuższa kurtka zakrywają nam całość sukienki albo spódnicy. Czyli do długości mini tak naprawdę jest najmniejszy oczywiście problem. Mamy do tego czarne rajstopy, czarne wiązane buty, takie workery. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ciekawy zestaw. Również dla większości sylwetek się sprawdzi. Podobnie jak kolejne dwa zestawy, gdzie mamy spodnie, które są regularne po środku, po prawej stronie zwężone i długość płaszcza do kolana. Dlaczego dałam te dwa płaszcze? Bo zobaczmy sobie, jak inaczej wygląda sylwetka, kiedy płaszcz jest otwarty, czyli używamy, tak jak już wcześniej mówiłam o poziomej linii stylizacyjnej, to używamy tutaj pionowej linii stylizacyjnej, czyli czegoś, takiego zabiegu, który wydłuża nam sylwetkę. No i jak najbardziej tutaj zawsze smuklej będziemy wyglądać, gdy będziemy miały otwarty płaszcz, natomiast umówmy się, no niewiele z nas zimą chodzi w otwartym płaszczu, więc raczej trzeba nastawić się na ten wygląd po prawej, gdzie mamy właśnie płaszcz w kolano, wąskie spodnie i właśnie takie bardzo fajne stylowe trzewiki. Także tutaj też dla większości sylwetek się to sprawdzi. Kolejne rozwiązanie, no bo właśnie nie zawsze nosimy wąskie spodnie, czasami nosimy spodnie, które są szerokie. I mamy tutaj dwa przykłady szerokich spodni, jedne szerokie i długie, jedne szerokie i kuloty, czyli obcięte. No i popatrzymy sobie, że z długimi spodniami bardzo fajnie wygląda zarówno płaszcz, który jest
w kolano i taki, który jest do połowy łydki, jak widzimy tutaj z zestawienia. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że jest spora szansa, że te modelki są modelkami o wysokim, znaczy kobietami o wysokim wzroście, więc też u nich będzie wszystko troszkę lepiej wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o tą poziomą linię stylizacyjną, która jest na dole. I gdybyś była kobietą, która jest o wzroście takim średnim, 1,60 parę, nie wiem, 5, 6, 7, nie jesteś powyżej 1,70 m, nie jesteś poniżej 1,60 m, to powiedziałabym, że do szerokich spodni bardzo będę Ci właśnie polecała. Jeżeli nie chcesz krótkiego, czyli tego, o czym mówiłam na samym początku, to właśnie taki płaszcz w kolano. Wygląda to bardzo zgrabnie, szczególnie jeżeli on jest właśnie jeszcze przewiązany w pasie, czyli dodajemy lekkości całości poprzez to takie ściągnięcie sylwetki w pasie. Natomiast zobaczymy, że na drugim zdjęciu, i tutaj mamy jedną stylizację w dwóch odsłonach, czyli tej otwartej, o której mówiłam przed chwilą, że właśnie dodaje lekkości. No i możesz zobaczyć, jak dużo lepiej, znaczy lepiej, lżej, bo to lepiej to jest bardzo subiektywne. Dużo lżej wygląda sylwetka, kiedy mamy ten płaszcz otwarty, a dużo ciężej ten dół wygląda, gdy mamy zamknięty. Więc czym dłuższa długość płaszcza, tym wyższy wzrost będzie wyglądał po prostu lepiej przy płaszczu zamkniętym. Myślę, że to idealnie widać, gdy porównamy sobie zdjęcie prawe i lewe. No i kolejne odsłony sukienek, spódnic w zestawieniu z różnymi płaszczami. Jeżeli mamy mini, no to właśnie płaszcz, który jest w długości rąbka spódnicy, bądź dłuższy, troszeczkę wygląda świetnie. No i tutaj mamy dwa takie przykłady, gdzie jest spódnica mini, taka, która zakrywa krok, i taka, która jest do połowy uda. No i w obu przypadkach płaszcze mamy dłuższe, mamy różny rodzaj obuwia. Oba zestawienia wyglądają bardzo fajnie, natomiast pokusiłabym się o stwierdzenie, że w przypadku lewej stylizacji, jeżeli Twoje nogi są bardzo masywne, to jest spora szansa, że te czarne buty, ciemne buty, odcinające się od Twojej jasnej nogi, nawet jeżeli tam będą jakieś rajstopy oczywiście, bo zakładam, że raczej na gołe nogi takich butów nie zakładamy przeważnie, to mogą Cię troszkę mogą troszkę okolice łydki po prostu pogrubić. Natomiast jeżeli wybierzesz taki sam fason, ale zbliżony do koloru Twojej skóry, czyli beżowy, i takich butów jest bardzo dużo teraz w sklepach, no to będzie to zestawienie na pewno dużo lżejsze. No ale mamy też zestawienie po prawej, i to zestawienie po prawej, ja bym się go trochę czepiła. To znaczy, że znowu mamy otwarty płaszcz, więc wygląda wszystko całkiem w porządku. Natomiast gdybyśmy zapięły ten płaszcz, no to będzie sporo spódnicy wystawało spod tego płaszcza. I zawsze będzie zgrabniej wyglądało, gdy nie będzie tak dużo płaszcza wystawało, przepraszam, bardzo dużo spódnicy czy sukienki wystawało spod płaszcza. Więc to jest takie zestawienie, którego do spódnicy, sukienki midi bym nie polecała. No i zobaczymy sobie na następnych zdjęciach, gdy mamy sukienki midi w różnych odsłonach, znaczy bardziej przylegającą, bądź troszkę bardziej rozbudowaną tę linię, z podobnymi butami i różną długością płaszczy. W obu przypadkach, po lewej i po środku, mamy podobną długość płaszcza, mamy podobną długość sukienki, tylko różni się kolor butów. No i tutaj też możesz zobaczyć właśnie, gdy mamy beżowe buty, to ta sylwetka po prostu wygląda lżej. I tutaj powiedziałam też, że właściwie większość sylwetek będzie mogła zastosować taki zabieg, gdzie wystaje ta sukienka bądź spódnica jakieś 10-15 cm, to naprawdę nie będzie żadna zbrodnia na ludzkości. No i zestawienie po prawej, tutaj powiedziałabym, że spódnica, sukienka już wystaje bardzo dużo i znowu zestawienie, które obciąża bardzo dół, bo mamy dwie poziome linie, spódnica ma szerszy rąbek niż te, które widzimy na zdjęciach po środku i po prawej. No jest to mocniej zabudowane, te buty są takie bardzo ozdobione, więc tutaj polecałam to dla osób o wysokim wzroście. Jeżeli jesteś niższa, to raczej staraj się wykorzystywać te rozwiązania, o których mówiłam wcześniej. No i właśnie jeszcze kolejne propozycje, ostatnie już na dzisiaj, czyli propozycje innych butów do sukienek spódnic midi na zimę. Zacznę od prawej strony i środkowego zdjęcia, gdzie właśnie mamy długie płaszcze do midi bądź takiej trochę dłuższej sukienki. Długość pomiędzy nimi się trochę różni, mam nadzieję, że to widzisz, ale też są wybrane buty inne niż te, które były na poprzednich zdjęciach. Na poprzednich zdjęciach mieliśmy takie masywne, traperkowate buty, a tutaj już mamy zgrabne kozaki na obcasie i to jest bardzo dobry sposób, żeby nosić buty zimowe do sukienek spódnic midi, czyli takie, które po prostu wchodzą pod
sukienkę, spódnicę, niekoniecznie takie, które odsłaniają jeszcze kawałek łydki, czyli czym mniej będzie tych poziomych cięć, to znaczy kończenia się różnych rzeczy, czyli kończy się płaszcz, kończy się sukienka, kończy się cholewka buta, tym zgrabniej będziesz wyglądać. Jeżeli wyeliminujesz jeden z tych elementów, no to będzie dobrze, czyli nie mamy właśnie płaszcz, spódnica, łydka, but, tylko mamy płaszcz, sukienka, but. No to jest właśnie ta różnica pomiędzy dwoma propozycjami. I tutaj zdecydowanie będzie sylwetka wyglądała szczuplej, lżej na dole. Czyli jeżeli Ci zależy na tym, żeby się nie obciążać na dole, albo Twojego wzrostu nie obciążać właśnie stylizacją tą taką rozbudowaną na dole, to zdecydowanie zdecyduj się na właśnie to rozwiązanie. No i też przykład, który mi się nie podoba, ten, który jest całkiem po lewej stronie, czyli właśnie ta sukienka mocno wystająca z płaszcza, tego takiego prochowca. Nie podoba mi się to rozwiązanie. Absolutnie. Przeleciałam, wiem, że poradnik jest długi, natomiast starałam się jak najszybciej przejść przez większość aspektów takich, o które prosiłyście w ankiecie. Jeżeli tylko pojawiają się jakieś pytania, to ja oczywiście jak najbardziej na nie odpowiem z wielką, wielką, wielką przyjemnością. Jeżeli coś jeszcze jest niejasne albo wymaga doprecyzowania, no i pamiętaj proszę, żeby zapisać się na nasz webinar zimowy, czyli przygotuj szafę na zimę, zima.kodstylu.pl. Zapraszam serdecznie. Wszelkie szczegóły pod tym właśnie linkiem, co, gdzie i jak. Także buziaki, dziękuję, przyjemnej zimy i mam nadzieję, że rozjaśniło Ci się troszkę w głowie po moich dzisiejszych długich wywodach. Dobra, nie przedłużam, nie przeciągam. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!